Daniel, no, kolejne spotkanie zremisowane w tej rundzie, w tym roku. Kolejny mecz, w którym stwarzamy sobie bardzo dużą ilość sytuacji. Nie potrafimy ich sfinalizować. Gdzie dzisiaj był problem? Powiem tak, no jest ta seria spotkań bez wygranej. Wszyscy jesteśmy niestety niezadowoleni z tego, ale robimy wszystko, co jest w naszej mocy, żeby tylko to przełamać, bo według mnie wystarczy nawet przepchnąć ten jeden mecz, 1-0 wygrać i już później się odblokuje i pójdzie. Tak jak sam powiedziałeś, dzisiaj bardzo dużo razy byliśmy w polu karnym przeciwnika. Te akcje były konstruowane naprawdę dobrze i tak jak chcieliśmy, ale niestety zabrakło według mnie lepszej decyzyjności i zimnej krwi już jak jesteśmy w tym polu karnym, bo mogliśmy czy wystawić piłkę innemu kumplowi z drużyny, który miał bardziej dogodną sytuację, albo zdecydować się wcześniej na uderzenie. Ty dzisiaj też wróciłeś do wyjściowej jedenastki i chyba przynajmniej moim okiem dobry twój występ, sporo takich progresywnych podań, sporo też dobrych odbiorów. Jak ty się dzisiaj w tym meczu czułeś? Cieszę się z tej twojej opinii. Powiem tak, nie patrzę jakoś teraz też indywidualnie, się patrzymy na drużynę, bo skupiamy się na tym właśnie, żeby się przełamać, żeby wygrać ten mecz, bo nie tylko nam jest to potrzebne, ale też kibicom, bo dobrze o tym wiemy. Jeżeli chodzi o mój występ, czułem się dobrze dzisiaj na boisku i chcę pomagać drużynie jak najlepiej realizacją tych założeń, które dostajemy właśnie od sztabu szkoleniowego, od trenerów. Teraz też przerwa reprezentacyjna. W niej gdzieś tam pewnie będziecie skupiali się na poprawie na pewno tej finalizacji tych akcji. Trenerzy wam zarysowali gdzieś, jak ten okres będzie wyglądał? Oczywiście, mamy już plan na przyszły tydzień, będziemy intensywnie pracować, trenować, bo tylko to nam przyniesie owoce i korzyści. Mamy czas teraz na zresetowanie głowy, każdy żeby skupił się na tym, na tych aspektach, które są nam najbardziej potrzebne w tym momencie. Na pewno przeanalizujemy to kolejne spotkanie, wyciągniemy wnioski, będziemy pracować nad tymi naszymi defektami. Jeszcze wybiegając trochę w przyszłość, przed nami teraz też spotkania z GKS-em, z LKS-em, z Koroną Kielce, czyli teoretycznie mocniejszymi rywalami, ale czy te spotkania mogą być w jakiś sposób łatwiejsze dla Was? Powiem tak, musimy się skupić teraz na tym okresie przejściowym, powiedzmy, który nas czeka, tą przerwę reprezentacyjną. Musimy każdy trening wykorzystać na 100%, skupić się najpierw na każdym treningu, później na kolejnym każdym meczu. Nie możemy wybiegać za daleko w przyszłość, bo nadmierne myślenie niestety nie gra na korzyść człowieka, jak się skupiamy na wielu rzeczach. Musimy konsekwentnie patrzeć w najbliższą przyszłość i na tym się skoncentrować.